Tegoroczni maturzyści około połowy okresu kształcenia w liceach ogólnokształcących spędzili na zajęciach online. O ile wielu rodziców i nauczycieli z niepokojem oczekiwało na wyniki ostatniej maturalnej sesji egzaminacyjnej, abiturienci popisali się wiedzą. Uczniowie ogólniaków działających w Suwałkach zdali egzamin dojrzałości niemal śpiewająco. Z 436 abiturientów przystępujących do matury, aż 417 odebrało świadectwo dojrzałości. Zdawalność egzaminów maturalnych sięgnęła niemal 96%, co w zestawieniu z krajową statystyką na poziomie 91% robi wrażenie. To, że nasi uczniowie wypadli lepiej niż uczniowie z innych miejscowości, z innych miast, tutaj na terenie województwa podlaskiego, łącznie z Białymstokiem, było zaskakujące. To powiem, że naprawdę było to duże zaskoczenie. Natomiast wydaje mi się, że zaczęły przynosić efekty różne rzeczy, które od kilku lat są w szkołach i podstawowych, i ponadpodstawowych wprowadzane i przez dyrektorów, i tutaj pomagamy jak możemy. Kilka lat temu pracował taki zespół do spraw podniesienia wyników egzaminów zewnętrznych. On miał swoje rekomendacje. One zostały wdrożone. Część z nich wiązała się z przydziałem dodatkowych godzin. Oczywiście wiemy, że dla budżetu miasta to są dodatkowe koszta, ale myślę, że warto je podnieść, żebyśmy cieszyli się takimi sukcesami, o których dzisiaj tutaj mówimy. Kolejną sprawą jest strategia oświaty. To też myślę, że taki dokument, który nie stał się dokumentem martwym, tylko rzeczywiście jego zapisy są wdrażane w szkołach, my to też monitorujemy i to przynosi efekty. Osiągnięty wskaźnik zdawalności uplasował efektywność nauczania w suwalskich ogólniakach na pierwszym miejscu w województwie podlaskim. Tuż za Suwałkami, na drugim miejscu, uplasowali się augustowscy maturzyści. Tutaj z grupy 211 osób zaledwie 12 nie może pochwalić się dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia studiów. Trzecie miejsce zajęli uczniowie ogólniaków białostockich, którzy minimalnie przekroczyli próg 94% zdawalności. Łomżyńskie licea ogólnokształcące pozostały mocno z tyłu, z odsetkiem sukcesów na poziomie ledwie przewyższającym 90%, co jest wynikiem niższym od średniej krajowej. Słabiej, ale nie można powiedzieć, że źle, wypadli również uczniowie suwalskich techników. Ustąpili wprawdzie kolegom z Zambrowa, którzy osiągnęli sukces w ponad 86% i Łomży, gdzie świadectwo dojrzałości odebrało ponad 83% absolwentów, ale trzeciego miejsca już nie oddali. Z maturą w kieszeni mury szkolne opuściło ponad 81% tegorocznych absolwentów suwalskich techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Czy podobnie będzie w kolejnym roku? No będziemy się starać, żeby tak było. Natomiast czy będzie, no to zobaczymy za rok.